Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2015. A jest to oczywiście seria z Bolusiowa i jest dzisiaj ze mną Mafia Solec. Cześć! Adaś. Cześć. Oraz Tanas. Cześć. Szkoda, że chłopaków też tu nie ma z nami, ale no niestety tak to już bywa w tym życiu biznesowym. Także... Adam Winston. Także dzisiaj lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem i ja dzisiaj będę... sobie kosił trawę w sumie. Także zaczynam sobie sianokosy. A chłopaki co? My mamy tu też chyba sianokosy jeszcze, bo mamy jedną łąkę. Także nie wiem, czy nie zrobimy sianokosów, ale to będziemy myśleć. Musimy jeszcze na pewno wszystko poogarniać, bo do żniw trzeba się przygotować. Podwójny brączek jest, ale... chodź ze mną. Musicie się chłopaki przyzwyczaić do tego, że jak ja mówię, to od razu Bolek też będzie mówił, bo wiecie, no jesteśmy u siebie, nie? No, także Tanas, chodź ze mną. Jedziemy. Ja już jadę. Poczekaj, brączek już odjechał, dobra, odpalał już. Możesz się kolać. To wyglądało, gdybyśmy miał brączek w swoim pokoju, cztery komputery i na czterech byśmy grali. No już o tym gadaliśmy z Bolekiem. No. To byłoby naprawdę. Ale to by wyglądało, ty. Sino, weź kurde, daj spokój. Ja bym na tam napierdalał, Adam, nie wiem. Moja mama by się za prąd nie wypłaciła. Ja. Adam się ognięty na wziąć. Zrzuta pod na serio? Siedzisz? Siedzę. No kurwa wiosna. Co wiosna? Już lato jest. Siedzisz? Jakoś siedzisz. Tam. Weź spróbuj. Kurde, wiech puściła. Widzisz, kurde. Można sobie poradzić. W rolnictwie tak trzeba sobie radzić. No raz nie idzie. O Boże, zewo zaraz zahaczę, tak nie znosi. Masakra, tu jest takie błoto, że jakieś melioracje drogi trzeba zrobić. Kurwa, pobocze, no, nie ma. Jak na razie nie widać starań jego. Wójcie, kiedy będzie pobocze na Bulusiowie? Gdy wyjdzie nowa wersja. Chodniki bym poprosił. Jo i pobocza, żeby można było się fajnie wymijać. Czekaj. Dobrze, tam jedziemy w tym samym kierunku. Ja już planuję to wszystko, tam już zaraz będzie podpisana nowa umowa, więc to nie ma problemu, tylko po prostu za dużo ostatnio złodziei jest w Polsce, no i kurczę. I teraz znaleźć dobrą firmę, to... Jo, że nie pokradli nas. Ostatnio bramy kradną, słyszeliście o tym? No jo, jo, o, ja też słyszałem. Ej, Batanas. Kupańce, no. Co? Tym siewnikiem nie można kukurydzy. No to coś ty odbywałeś, lipę? Brączek, jak mogę? Możesz. Brączek, ale ty, Adam, w ogóle spróbuj da nas to przeorać, nie? To już ora. Bo tak nam dziki przetratowało, że musimy się tam trochę zabrać za to. A w kolejnym Lidza, odcinku co? U chłopaków już w sumie żniwa, Adam to byś kosił, nie? W odcinku. Adam zaczyna, no, tak, tak, bo ja ma rzepaki. Wszystko. Bo ma rzepaki, musi wcześniej zacząć trochę. W sumie spoko, nie? Żniwa już, kurde, jak to szybko minęło. Ile mamy odcinków? Już 16? 17. 17 jest mój teraz. 17 jest. Ale poszło, nie? Ja się wystraszyłem, co tak wali, a tutaj... Ty, ale zobacz, najwięcej odcinków chłopaki chyba będzie z jesieni, nie? No prac polowych, nie? Będzie dużo tych prac właśnie będzie. Czekaj, sama kiszonka u każdego się powtórzy. Co się powtórzy? Kiszonka u wszystkich. Ale z kukurydzy. No, a z czego? Ja. Prawie można by było teraz kiszonkę jeszcze jakieś żyto czy coś, ale nie ma sensu, mi się wydaje. Nikt nie ma żyto. Adam ma. Ja mam. Adam ma żyto? No ja. Ja bym wziął na próbkę w tym roku, żeby... Ale duże pole? No takie całkiem. To może największe. Ale nie, no przecież się nie kosi, jak już jest kłos. No. A jak my teraz, jak chłopaki byli, to jak żyto cieli? No jakiś cwaniaczek mi pisał. Czekaj, kto mi pisał? Cwaniaczek. Ten nowy, wiesz co to jest, nie? On komentuje na filmie. No i mi pisał właśnie, że jak się jest kłos, to się nie kosi już tego trawy. Inaczej żyta. Ciekawe, u nas tak bynajmniej... No, u mnie też tak koszą, więc no bo ja się dziwię. To co mamy takie zboże ciąć, które no tu chodzi o to, żeby jak najwięcej masy. No nie wiem, no ja się nie znam, nie mam kiszonki, więc... Ja się też bardzo zdziwiłem, jak on mi to powiedział, ale... Nie wiem, bynajmniej u nas jak chłopaki teraz nagrywałem, to już był kłos. Był, nie? No to... Znaczy to było niedawno. To było niedawno, no. I oni wcześniej nie wyjechali do nikogo kosić kiszonki, bo oni przyjechali do nas praktycznie, że ile może z tydzień wcześniej wyjechali, no to... W tydzień na pewno kłos. O kurde. On nie ma, ale tak. Dobra, już wiem gdzie. On jak twój skuter prawie, tak? Ja wiem. No Adam, co ty dzisiaj robisz? Ja przygotowania do żniw, no tak. Takie tam pierdoły. Masz stół? Więc będzie grubo. Masz stół? Stół mam. Masz? Ale nie ten narożnikowy. Dobrze, gdzie? Okrągły. Nie no Adam, ale serio, do kombajnu będziesz coś musiał chyba ogarnąć, jakiś stół do rzepaku. No, weźmiesz ten z kuchni. Ja ogólnie teraz jadę taki na przejażdżkę, żeby trochę przepalić klasa. O Boże, on przepala klasa przed żniwami. A jak? No jeszcze ci się rozwali i będziesz ode mnie pożyczał dominatora. Ty, no lepiej, żebym się przed żniwami rozwalił, jak mam się rozwalić, niż żeby mi tu, wiesz, odwalił coś. Tutaj droga nie jest szeroka, ale na spokojnie. Ale Bolek, co macie za kombajn w końcu?
Dojcza przecież. Macie tego Dojcza? No tak, ja go zostawiam i tam się podoba, mu ludziom się nie podoba. Dam sobie radę. Dam sobie radę, ogólnie moja wieś, to mogę jechać bez... Myślałem, że wy go sprzedaliście. Nie, nie, ja go zostałem na pewno. Alek specjalnie nam go przerobił, to wiesz. Znaczy ja tam mam tego Dominatora i jestem zadowolony. Nie, ja na pewno w tym sezonie zostawiam Dojcza, bo mi się spodobał i trudno. Alek specjalnie go przerobił, ja się bardzo cieszę. I fajne takie wąskie pokosy są tej trawy. Ci powiem szczerze. Wiesz co, mnie wziąłem troszkę niższe niż na typowej. Niższe? Jest. No, to git. Uratowałem. Bekowy jest ogólnie ten klasik. U chłopaków ogólnie dziki tratują kukurydzę. Fuj, jeszcze bardziej? Może trochę błoto też będziesz miał. Tu jest błoto, nie? No trochę tam wiesz, na dołek, nie? Się zapierdolę. Ty Tanas, a tutaj to jest zasiane, czy to nie wzeszło nie. jeszcze? To ma full script ten klas. To nie jest zasiane? Gdzie? To takie, co tu nie wyszło jeszcze. Nie. Tanas, ty musisz przeorać jeszcze. O Boże. Weź to przeoraj, póki ja jeszcze tu widzę, bo jak ja to zasieję, nie? Dobra, ja to zrobię Tanas. No i ogólnie pod koniec tygodnia możecie się spodziewać jakiegoś vlogu, nie powiem z czego, bo to będzie niespodzianka, ale możliwe, że właśnie będą nawet dwa albo trzy. No kinderka dla... kupimy i... Co kupimy? Kinder nie, niespodzianka. Kinder niespodzianka. I będzie niespodzianka. Ty, ale wiesz co, ja widziałem taki challenge. Nie challenge, opening. Kinder niespodzianka. 50 kinder niespodzianek. I co? I otwierał i zabawki. Nie, zabawki pokazywał. Aha. Wiesz, to jest ten Karolek, co żygał po bananach. A dobra, Karolka na to nie róbcie tego. Może, może zrobimy banana and sprite challenge, co? Czekaj, kogo oni abstrahuje nominowali do Oreo? Bloa. Blowka. No. A nie chcesz zrobić banana and sprite challenge? No przestań. U Bolka by wystarczyło zrobić, czekaj, piwo, cytrynówka i ten... I mleko. I nie mleko, nie. Tylko... Ej, ta nas niesie i tu. Tylko nie, białko. Czego? Białko. No przecież nie, ja nie będę wiedział, gdzie tu uworek dalej. Poczekaj, poczekaj, daj mi chwilę. Jak to już zrobione przecież. To jest na pewno tutaj zasiane? Mhm. A czemu nie wyszło? Co wy robicie? Co to odpisz? Bo to nie wzeszło jeszcze, baranie. Na pewno? Co za na pewno. No to pytam się Tanasa. Tanas... Nie, nie wiem, wchodzi. A jak ty... A to czemu była tekstura siewu? No ja właśnie nie wiem. Ja. Dlatego się pytam, czemu tutaj nie wyrosło. Chłopaki mają problemy z kukurydzą. No i to chuj duże, dobra. Dosiej to i starczy, jest podane z to. I piszcie ludzie w komentarzach, co chcecie jutro za odcinek. Nie wiem, czy czeską, czy... Czeską, na pewno będą czeską, ale nie ma się co pytać, ja też chcę. Net for Speeda. Właśnie Net for Speeda. CS-a może nagram. O Boże. Serio? Co, a czemu nie? Pokażę Bolkowi, jak to się gra. Nie, nie chcę. Tak grać nie będę. Ja też ja mam tą budę. Ty Bolek, ty masz Silver, nie? O. Bolek ma... Ja se zagram na Silverach w CS-a. Joj, mi konto zablokują Steama całego, wszystkich gry. Już u Adama tak miałem kiedyś zagrać. No, gro i dograć. Ty Smurfie, ty. Kurwa Garganelu. Grał. Ale było to tu jest jak tu dziki poryły ty. No widać, no na Borusiowie no jak nie je, nie? To jest amerykowicka. I tam cały czas stoi, on nie wiem, taki zamieszkały, chyba jest tutaj tutejszy. Jo, no mówię, to jest główny dealer. John Deere'ów u nas w wersji. Dealer. Adam to chyba problemy z angielskim. O, w ogóle to ten, tak zaspoileruję, że te vlogi to będą związane, na jeden będzie związany z klasem. Drugi a drugi dobrze. Będzie z bardziej tak ze wszystkim i z case'em. Kurna, no a byłem tak blisko. Co powiedziałeś? A trzeci będzie z libacją alkoholową. Tego nie będę przyjął. Ja nie wrzucam. Czemu? Dzieci kanał zablokują od tego. No dzieciom pokazujesz jak się rozpija. No kurde, nie wolno tak robić. Dobrze, kradnie, to jeszcze rozpija się. No ja nie wiem. Przestań. Jak weź wrzuć w replinkę odcinek, Adam, mówię ci. A, no właśnie, kurwa ty. Ale podejrzewam. Daj go na samej górze, żeby było widać. Poluś, ale wiesz co musisz dać? Tylko oryginalny link daj. A ja muszę żeby nie było, że... A ja mam taką pompę. Ja mam taką pompę, bo czasami jak się pisze jakiś odcinek, nie? To skakują kurwa jakieś w ogóle coś innego niż YouTube. Nie wiem czy widzieli, spotkaliście się z tym beka, kiedyś. Beka, nie wiem, inna strona, jest. Nie? W ogóle jakieś inne strony, jakieś ruskie, czeskie. Ludzie, bo nie wiem czy to jest przez YouTube'a, ale czy ci ludzie pobierają i wrzucają, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, to jakieś, to coś takiego jak właśnie przerzucanie linków, nie wiem, coś w tym stylu, nie mam pojęcia właśnie. No, ostatnio jakieś coś szukałem, nie? Ja jestem siny w ogóle, kurwa, wszystkie filmy są moje przerzucone tam. No mi się wydaje, że to jest przez YouTube'a, tylko tam są po prostu wstawione takie nie załączniki, tylko linki i to się wyświetla tam, wiesz? Tylko, że to oglądasz właśnie w tym, nie? Oglądasz w ich playerze tak jakby tak zwanym, nie? A no to nie, to wtedy nie. To nie jest tak, że przez YouTube. A to nie, to trzeba zbanować. To już tylko, to jest pełno takich historii. To już jest kradzież, to jest ludzieństwo. Kiedyś coś takiego szukałem.
jakiś swój odcinek i właśnie w Google wpisałem. Ja mówię, ja pierdzie, co to jest. Czekajcie, ej, właśnie. Co, o właśnie, bo tak z Bolkiem dzisiaj jechaliśmy i taką mieliśmy rozkminę. Piszcie swoje pomysły na vlogi nasze, co chcielibyście, no, żebyśmy nagrali, co chcielibyście zobaczyć tutaj u nas. Tylko takie, no, żeby też nie znowu to samo, co było kiedyś, nie? Bo bez sensu znowu to samo nagrywać. A tak byście powiedzieli, co chcecie i tyle, i byśmy to nagrali. Tylko wiecie, takie coś, co się da zrealizować, a nie kurde jakieś, nie wiem, orgie czy co. Ja jak ktoś napisał, co mamy nagrać, pornola na jutro. Ty, nie wiem, czy nam się uda. Podziałaj dzwonię po Monikę. To o kurde, ja mam trochę dalej. Weź, przestań. Ty patrz, jak mi to dobrze idzie. Nie rozmawiaj. Ej, zobacz. Co? Fajnie ci to idzie. Dobrze, nie? A Adam, masz czas? Masz. Jaki czas? Na kamerce ile? No, o? Ile? 11. Jezu, leci. Ty wyłączek. Co? Granat. O Boże, skąd ty masz? O, poczekaj, odbezpieczę. Nie? Ty kurwa, się wczoraj mi się piście, a o tym mówię, że nic nie ma, nie? Weź nie rób reklamy. A tu jeszcze ten. Murzynianka. Bolek. Co tam? Przyjdź do Adama. Ej, zaraz. Nie, prawdzie nie musimy karmić. Patrz, Heder urwał. Właśnie Adam pomógł ci tam coś ze stołem, bo kurwa to tak trochę samemu to ciężko. Heder urwał. No, mam ogólnie problemy ze stołem, bo ktoś mi ukradł. Nie podłączył dokładnie, patrz. Nie, tak ogólnie nie chciałem mówić. Ty przynieś nożyczki i silnik do pralki. Ja ci zrobię sobie. Tylko z 5 par nożyczek mi przynieś. Ty to w sumie, ale... Bolek, na jutro możemy, nagrać tą czeską i jako drugi odcinek do mnie... Czekaj, co mogło być? Amerykan to może nie pod rząd, ale... Ale masz jakieś gry jeszcze inne takie coś, z czego nagrywasz singla oprócz Need for Speeda? Bo Need for Speed ci chyba nie działa, nie? Działa, ale się buguje strasznie, więc na razie dam sobie spokój. No to nagramy jedną z tych gier, co ci mówiłem, bo ludzie chcieliście tego węża i chcieliście 60 sekund. O, Slidera właśnie ludzie chcieli, no. No to ty u ciebie nagramy pierwszego węża, a u mnie nagramy 60 sekund na następny dzień, albo tak zastanowił. Dobra, wiemy. Już mamy plan, węża. Już mamy plan, co nagrać, także. Wyczuwam pierwsze komentarze pod tym wężem, już na pewno. Że ukradliśmy kogoś? Tak. Seria kradziona, a to podstawa. No i ludzie w ogóle piszcie, czy u was też taka pogoda, bo u Adama dzisiaj była burza, u Tanasa była burza, u nas kurwa się... U mnie też była burza. Gdzie u ciebie? No, Bolka, wiecie... Bolka w szałasie. Prawie 60 mi porwała, jak tata mówił. 15 minut przyszła taka nawałnika. 15 minut tak padało, że wymyło wszystko z podwórka. I 60 wypłynęła z garażu. Jo. Dobrze, że krowa było polowane. To Adam, pomógł ci tu coś poustawiać jeszcze? Nie masz kogo? No, czekam na tego, na Tanasa, żeby te dwa blaty do tego stołu przyniósł. Jak on w zębach je trzyma chyba. Ej, w sumie w następnym odcinku ja bym mógł jeszcze przed żniwami zrobić sobie zbieranie tego tutaj. No to akurat, ja będę akurat już żniwował rzepaki. Ty będziesz teraz żniwował rzepaki u Adama. Ja będę żniwował? Znaczy Adam będzie żniwował, to w tym czasie ty możesz to przewrócić i to, a... Ja tak nie będę przewracał chyba. Ty! A nie, muszę to przewrócić. Ja ci przyjadę to spasować, nie? O, fut. No to ja to będę grabił, a ty będziesz pracował. No. Baterianos. Podanos. To u ciebie na odcinku? A nie, to ty żniwa byś powinno by zaczął tak to. A tam co, bateria ci padła w kamerce? Zara, poczekaj. Dobra. Ale ile czasu jest? Jak było teraz 12 minut, nie mam zegarka. A co, ty wyłączyłeś ją, czy co? No właśnie, cień pada. I nie działa. Patrz. Co nie działa? Stół nie działa. A jak wiedzieć, że ty... Bo czasami jest większość kombajnów, Adam, tak? Adam. Co? Większość... Tak, że samoczynnie się... Tak, i tak. Prawdopodobnie może być tak, więc na razie nie masz co zapeszać i trzeba poczekać. Wiem, trzeba czekać, tyle, ja już mam gotowy klas, ale niestety bateria zaraz mi pada, bo... A nie masz podłączyć? Nie, podłączyłem ją i nie prądzi. Bieda. Prądzi. Prądu nie ma. Kurwa, Madzi, idzie burza gdzieś. No pewno, bo jest tak ciemno, że... A nie, to noc jest. O Boże. Halo. No bo tak się ciemno zrobiłem, myślałem, że burza idzie, zapomniałem, że to już jest taka godzina. No i chup. No i nie będziecie mieli kamerki do końca. Nie wiem, dobra, trudno, jest. Dobra, tylko powiedz, jaki czas jest. W tym momencie mamy 14 minut. 14 minut jest akurat 36 po. To który umie liczyć? Ja nie. To chwilowo nie wiemy, kiedy skończyć. Skończmy za 10 minut. O, dobry pomysł, będzie 24 minuty. Idealnie, ale ja nie mam co kosić. A, no to nawozy miałeś jeszcze zrobić, czy nie? A, jeszcze nawozy miałem rozsiać, no fajnie, jest robota. Gdzieś jest brączek w ogóle? Ty, teraz, a to ty odstawiłeś, o Jezu, ja już mówię, gdzie ja brączka, żebym się ten... Tu jest brączek gdzieś chyba. Brączek jedzie już, zaraz. Nie, jeszcze robię. Fajna ci wyszła ta. My cięcia właśnie nie nagraliśmy. Tu robi. Tak akurat macie u brączka. Szkoda, że nie mam przetrząsarki, tak bym już to... Znaczy, no my nie mamy na razie pieniędzy, bo teraz robiliśmy jeszcze tą pierwszą, kupiliśmy tą... Brączek. Samozbierającą, no, więc trzeba przetrząsać. Uważaj, bo tu jejenie idą.
Widziałem je. Całe całe stado. One Michę machały po drodze. O Jezu, to jakaś studnia tak jest. Ciągniki się ujebały. Halo? Tam no i fajnie. Wszystko gotowe, można tak powiedzieć. Przyczepa jest naszykowana. Tak. Szczelne. Przyczepka jest zapiankowana. Ja pierdziele, nowa przyczepa już piankowana. O Boże. Nie, wczoraj z Tanasem rozmawialiśmy chyba na Ursusowym właśnie, że o to piankowanie właśnie przyczep starych. Polskie to ja widziałem, ale... No nie, no, ktoś... no figielkę jakbym zapiankował, to bym chyba najśmieszniejszym wójtem w całej Polsce. Ej, beka tak teksturę obrobić, ty. O Boże, zapiankowana przyczepa. Ty, Bole... trzeba zrobić autosankę kiedyś taką starą. Bole z zapiankę? Kurtami. Co, słucham? Masz piankę? No, on ma nie, tylko w Ursusie ten... Dawaj. Ja mam grunt głęboko penetrujący, chcesz na nas? Przyda się, no tutaj nie, na ten. Nie wiem. Możesz przyczepę zagruntować, będzie zagruntowana wtedy. No bo ta przyczepa taka... Będzie ty, jest, skoro przez... głęboko penetrujący, to może więcej wejdzie na nią. Może się podłoga trochę bardziej nie opuści. Nie może. To co, co tam nie, nas? Co, muszę otworzyć, muszę wziąć. Ej, to w sumie ja pojadę na wóz jeszcze siacie. No ja ci tak mówiłem, żebyś tak zrobił, bo obiecaj, że będzie na wóz, a tu wysusiane kozy. Akurat, 10 minut. Dobra, idę z bańką, nie mogę dojść, patrz. Co ty, a co ty chcesz zrobić mi? O Boże. Chyba stada zeszła. Ale i tyle w temacie. O Boże, jako ciężko nie mogę. A gdzie? A co ty chcesz? A on idzie przyczepy. Ty faktycznie, prawdzie to ty masz rację tam. Weź pomóż mi, bo nie mogę dojść. Daj podejm. Ja pierdzielę. Czekaj. Jedź w środkiem. A nie wyjemam. Burjowa, skoczyłem. O. Wejdę? Nie wyjdę. Dobra, bierz się do roboty. Masz killa, ja będę miał drugie. Nie wyjedziesz? A skręć kołami, kołami na maksa. I teraz, i na prawo do przodu, tyłu. Dobra, ja pojadę po hola. Nie, ja. No weź tam, daj mi raz kogoś wyciągnąć. Dobra. Gdzie jest hol? No tutaj, stoi na ludzie, podróży. Tu jest tak mokro, że ciągnik z kosiarką pod 60 się zakopał. A jak stanął, pojechać nie może. No to co, a jak spadł? Boże. Czekajcie, że tu jest takie błoto. No. Czekaj, może jejenia zawołam. Może ty, po co mam John Deere'em jechać, jak jejenie jest blisko? Ty. Weź go w kur. Gdzie masz dojcza mojego? A po co dojcza? A on gdzieś stoi na podwórku? Tak, dojcz jest ładnie zaparkowany. Ja już jadę, po co dojcza? No ale miał laga. Dobra, to weź przyje... O, dobra, tu jest. No ja już jadę. No dobrze, to jedź, ja se przeczepię pod nawóz już. No tam, tam zasiądziesz i jedynkę wrzucisz, żeby dziorgał. O, dobra, wiem gdzie. Kurde, chciałbym tak bez lagów mieć u siebie. A ty jadziesz już? Ja... Uważaj, bo tutaj no błoto jest, żebyś ty nie wpadł. Nie widzieliście ludzie tego. A skądże. Przepraszam za to, co teraz robiłem, ale... A co tak mój John Deere ci uchodzi? A to Deutsch. Dobła. Ogólnie bekowo żyto. U mnie... Jesteś już tam? Schodzi. Gdzie ten tu? O Boże! No, o Boże! Patrz! Co? Co? No na swoją nazwę. No Brączek. Patrz się, Brączek po mnie przyjechał mnie wyciągnąć. Ej, zostaw go. Brączek przyjechał, bo Brączek. Nie, muszę ja jechać przodem, bo nie wcofnę jednak ten no właśnie, tak. No właśnie, co to odprawiasz? A chciałem już tyłem tam jechać. No tak. A ja John Deere'a dopiero co umył. Jeje, nie skoczył, wiesz, tam daleko jest, to spokojnie. A może zaraz się wychylić za góry, o Jezu. Drzewo! Tu w prawo dawaj. Zawiniesz rogala. Ty, a dawaj. Ja mam jednak farta, że ja ten obciążnik zostawiłem w domu. No. Tak by była dupa. No. Ugrywa. Nie mogę, bo tak ten, to jest najgorsze, że ten... ten hol, to nie idzie, wiesz, do tyłu, tylko on tak jak koła. O, dobra, wypadł. Ja będę jechał. A ten idzie, poczekaj. Czy wyprostujmy go. O, głośnie mów. A dobra. Wiem gdzie. Dawaj, idzie. O, idzie dawaj, na tu zaborze, bo wygina wszystko, w pizdzie. Czekaj. Porozwalał. Gdzie jestem? Którym to się podobało? No cofaj, kurde, bo nie ma czasu. Ja dociągnę. O. Dobra. Jadź. O, jak idzie. Dawaj, do samą górę. No, ale John Deere to jednak ma moc, a nie taki zetur jakiś. Weź koguty włącz, żeby te jejenie wystraszyć. Weź koguty. Dobra, dzięki. Już uciekł. O Boże, czekaj, stój! Bokiem będzie. Nie widzieliście moje żyto w tym roku? Nie. Ja też nie widziałem, zaraz pojadę. To zapraszam. Dzięki, bo pokazy jakieś? Dobra, nie ma tak. Sąsiedzka pomoc? Pokazy pierwsze żyto w Borysiu.
pierwsze czy co Polska. Ja bym się nie dziwił, że jest tak mokro, że ja bym się nie dziwił, jakbym się zakopał zjeżdżając z górki. To ja nie wiem, jak tu belki stąd wyciągniemy. Stąd? Mm. Będziemy przerzucać. Ja tu wracam z przechadzki. Z przechadzki? Ciężko zobaczy samotko. No właśnie, czekaj. Tak stoicie za nimi. Ej, ja wiem co, nie będę wgrywał modu ludzi chodzenia, tylko czas nas będzie po mapach chodzi. Boże. Ty w 17 z tego co słyszałem, gdzieś tam coś widziałem, słyszałem, będzie można, tak jak teraz jest ten mod popychania, nie? Mhm. To będzie prawdopodobnie można chyba belki od razu. I na przykład takie małe chyba kawałki drzewa, takie różne rzeczy, nie? Gdzie masz to tutaj? Od razu taka ogarnięta będzie, może będzie można coś nosić. Może tak na przykład jak teraz sznurek do prasy coś w tym... A wątpię, oni nie pomyślą o tym. Co taki, nie, co taki, rzad... co taki rzadki, Adam? No wiesz, no pierwsze siewy to... To hybryda, nie? A co to nie w wodzie, a w wodzie to tu jest ryż akurat. Boże. Ryż. A ja mam akurat jedno pole nie zasiane z tym, że, no, nawozem. To ryż zasiej. To ryż zasiej. O, wiesz? Jo. We wodzie mam jedzenie. Pole? Tu z tyłu, za gospodarką. Ale ładne. Pokaż. Ta, tu dziki chodzą. Ale ciemne to, że to chyba gdzieś Gnojowicy, lał. Ale ładne. No jo. Bo, ej, powiem ci, no tak, jakieś takie rzadkie. Rzadkie, no, no. Ale rzadkie, ty. No ale to, że to no tam wiesz, pierwsze kombinacje, więc. Ty, ale krótkie jakieś tu znalazłem. Tu jaka pszenica, ja. Poczekaj, jakby cię, bo to rzeczy wiesz. No. U ciebie nie lepsza. To jest rzadka. To jest późniejsza odmiana. Jakie żyta nie masz. Ale z jakie rzadką masz pszenicę? No. Ja? No, to. No. Czyli która to jest, moja? No. No. Kurwa macie. Boże, Adam, co to tam jakieś... Bo ty Adam ciu jeszcze. Te inne odmiany tam są zaśmiane, dlatego tak. Wczesnowiosenna i późnowiosenna. No to jest akurat, to masz bardzo rzadkie, ale no coś takiego. Dawaj, teraz lecimy jeszcze pomyśl, zdążymy. U mnie to żyto jest późniejsze, to też fajny zestaw, ty. Wygląda. O, ładnie wygląda. Fajna ta rozsiewaczka. Rozsiewaczka, o Jezu. Rozsiewacz do nawozu. Ja tutaj na kurydze jeszcze nie stosowałeś chyba nawozu. Bo jakaś taka marna. Ja tu krowy popycham. I stąd. Później. Śwe. Słyszysz? Tak. Jakaś taka marna ta twoja kukurydza. No będzie jeszcze miała dostanie, to czekamy, jeszcze czekamy. Jadę to. Ukradł mi opryskiwę. Oddaj to. To by spaliło, jakbym dał dawkę na tą kukurydzę. To owiec, to wiesz. Mocne potrzebuje. Fajne odcinek. No fajny, naprawdę, mi się spodoba. Kabiny mi leje. Fajne prace. Mówię, fajnie, że jeszcze pole zostało. Jeszcze tu umiej. Mam nadzieję, że będzie nas lepiej słychać. No ja też, bo bolka była masakra. No przez tego Ursusa, bo jak sprawdzaliśmy na sprawdzaniu, na początku było okej. Ursusy dają radę, zawsze. Mm. Nie, ty no jak gra jest na 10, a on kurna chodzi jak na 150. Krowy tam nawozem po oczach dostaną, zaraz oślepną. Czekaj, Ursusa też trzeba umyć? Czekaj, jadę w ogóle tą ładowarką. Jak to? Gdzie ty jedziesz? Ej, ciekawe jak co? Gdzie ty jedziesz? No jadę do Obory. Ej, ja to ogólnie jestem ciekawy, jakbyśmy teraz... Szkoda, że to tak nie działa, tak jak wiecie, u nas Gnojowice mleją zboża i w ogóle teraz, nie? Żeby się tak ciemniej się zrobiło, albo jako nawóz, żeby to potraktowało, bo byśmy z chęcią Gnojowice teraz jeszcze rozwał na tą pszenicę. Wiesz co, mi się wydaje, że byśmy mogli na przykład na noc, nie? No. Wprowadzać Wajdemankę do Obory, bo jak i tak zamykamy, a ona stoi sobie z tyłu tu, to wiesz, tak nie bardzo. Coś ukraść może, na przykład taki Adam. Dobra, ważne, że poza. Dobra, ja mam rozsiane. Takie mniejsze poletko tutaj, ale dobrze, że dobrze, że o nim nie zapomniałem. Także ludzie, w tym odcineczku to by było na tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Zapraszam oczywiście jutro do Dama. Zapraszam na wczorajszy odcinek do Bolka. I trzymajcie się, na razie. Cześć! Cześć! Pa, cześć!